gorąco. Tak, trochę. Tylko trochę. Dla mnie jest turbo gorąco. Ile normalnie stopni jest w Meksyku? O, teraz? No, 30, 34, coś takiego. Ale widzę, że tu się czujesz bardzo komfortowo i tak, dobrze. Tak, no problem. Ciekawi mnie, jaka była twoja pierwsza reakcja, jak zobaczyłeś śnieg? Był fantastyczny i piękny dla mnie. Pierwszy raz ja widziałem śnieg był w Paryżu, bo mieszkałem tam i studiowałem, ale w Polsce był pierwszy raz, kiedy był naprawdę strasznie zimno i śnieg był naprawdę dużo. No, i w Meksyku nie możesz kupić dobra kurtka na zimę. No. No po co? Tak. Mamy sweter, jacket i już. Ale no i oczywiście ja nie miałem, kiedy przyjechałem tu w Polsce. No i też był jak cebula, no. Sweter. Jak prawdziwy tak, Polak na dzień dobry, jak cebulka się ubrał. No. Bardzo fajnie. Twój blog nazywa się Chido. Dlaczego? Chido słowo w Meksyku i znaczy fajne po polsku. Czyli masz jest fajny, tak. Fajny tak. I fajny Chido i Chido fajny. No, to jest... To masz na imię Dawid, no nie? Tak. A jak brzmi twoje pełne imię i nazwisko w Meksyku? Mam dwa imię i dwa nazwisko. Jest José David Huerta Beltrán. José David... Huerta Beltrán. Huerta Beltrán. Słyszałem w ogóle, że w samym stolicy w Meksyku, tak, jest 20 milionów mieszkańców. Tak, to jest oficjalny numer, 20 milionów, ale od poniedziałku do piątku dużo ludzi pracuje w miastu Meksyk. I jesteśmy prawie 40 milionów. No. 40 milionów tak, ludzi? Tak, prawie cała Polska. No nie prawie, tylko cała Polska w jednym mieście. Miasto Meksyk, tak. Miasto Meksyk, cała Polska, wow. A lubisz eksperymentować z jedzeniem? Tak, oczywiście. Moje ulubione jedzenie jest w Meksyku, to naprawdę. Okay. Ale lubię eksperymentować. No to powiem ci, że zabieram cię na koniec Polski, gdzie poznasz pannę apteczkową, która uwielbia eksperymentować z jedzeniem, więc będziesz zadowolony. No. Już nie mogę odczekać, na pewno już chcę próbować. To co, jemy coś? No tak, jestem bardzo głodny. Idziemy. Lunch nad Bugiem, czego chcieć więcej? No i właśnie to się je w Meksyku na lunch. Na lunch, no to guacamole to jest idealne. Naprawdę, w Meksyku jemy, kiedy oglądamy mecz na przykład. To po hiszpańsku nazywa się totopo. Totopo? Totopo, tak. Fajne. No. Czego ci brakuje w kuchni polskiej? Co byś przyprowadził z Meksyku do nas? Chyba chili, bo mamy ponad 100 chili, 100 różnic. Naprawdę? Tak. Wow. No i tu niestety w Polsce... Ja znam tylko trzy. No... Zielone, czerwone i żółte. To są kolorów, nie są chili. A co takiego z kuchni polskiej byś przeniósł do kuchni meksykańskiej? Chyba pierogi. Tak. Nie, o pierogi to jest nasza duma narodowa. No i też ten biała supa dziurek. Dziurek jest pyszny. Moja mama była w Polsce rok temu i ona próbowała dziurek i wow. Zakochała się? Tak, ona była bardzo zadowolona. Tak. Ciekawi mnie w ogóle twój pies, a tak naprawdę... Tamal. Tamal, tak. Czyli jakby to danie, na cześć którego nazwałeś swojego psa. No to jest naprawdę... Tamal to jest potraw w Meksyku. Mąka kukurydziana i ma farsz. W środku może być słodki albo mięso, na przykład kurczak, wołowina. Kiedy mój pies był z ciniaczek, on był naprawdę malutki, trochę gruby i brązowy. No, on wyglądał jak tamal. Słyszałeś to? No tak. Wiesz, co to za ptak? Nie mam pojęcia. Dzięcioł. Jak? Jęcioł? Dzięcioł. A, okej. Okay. Nie, tak. No, wiem, już wiem. Dzięcioł. Pájaro carpintero.
Pájaro carpintero. No. Carpintero. Carpintero. Tak. No witam cię serdecznie! Cześć! Pozdrawiam Cido. Cześć! Bardzo widzę, że jesteś przygotowana z ziołami. Tak. On jest przygotowany ze wszystkimi tajnikami kuchni meksykańskiej. Wspaniale. Jesteśmy nad Bugiem. Bezpośrednio graniczymy z Białorusią. Tutaj te nasze tereny nadburzańskie, Sugry, prawda? Taka miejscowość nadburzańska kojarzy nam się z rodem Sopiechów, który tu niegdyś zamieszkiwał. Sugry były pozostałością też ich jakby tych włości całych. No, ale też Sopiechowie posiadali dawniej pannę apteczkową. To znaczy, dokładnie Elżbieta Sopierzyna-Bronicka miała taką panią na swoim dworze, że tak powiem, która się zajmowała wyrabianiem różnych herbat, zbierała zioła, potrafiła sporządzić maści, nalewki. To stąd twój przydomek, i stąd panny apteczkowej. Przydomek, tak. Dawniej w Kodniu taka panna apteczkowa zamieszkiwała, a ja jakby jestem jej współczesną wersją. I się prosiłem, do czego używałaś ziół? Jak się nazywa? Zioła, to są zioła, to są też jadalne kwiaty i jadalne, można powiedzieć, liście. Jadalne kwiaty? Tak, jadalne kwiaty, chociażby. Co jest jadalne? Akacja, kwiaty akacji. Jak co, mogę akacja. Teraz to tak dziabnąć po prostu te akacje? Możesz, ale lepiej smakuje w lemoniadzie, na przykład takiej latem. Stokrotki. Też stokrotki są jadalne. Czarny bez, z którego robimy syropy na gardło, także na przeziębienie są idealne. I to jest jak naprawdę moje... smaczne. Spróbuj sobie tego. O, by... Dobra. Teraz pokażę, jak zrobimy guacamole w Meksyku. Jest bardzo prosto. Pomidor, cebula, trochę limonki. W Meksyku też się tak robi? Tak, oczywiście. Jakieś jadalne kwiaty muszą być, prawda? Łączymy smaki. To jest prawdziwe połączenie Meksyku z nadburzańską kulturą. Fantastyczne. To ciekawe, czy Sopiecha jadłby z takimi kwiatami i guacamole. O, rany. To jest prawdziwy Meksykanin. Naprawdę. Masz tu może wody? Przygotowujemy frykas kodeński z ziemniaczkami, z boczkiem, z cebulką, z papryką również. I to jest takie danie nadburzańskie. Cześć, cześć, witajcie, fajnie, że wpadliście. Przedstawiam wam, to jest mój wujek, a to mój kuzyn młodszy. Cześć, cześć. Dzień dobry, fajnie. Cześć. A do czego tego sosu ty mu do dajesz? Zobacz. A, bo to jest szybciutko pokazać. No już, już. I zaraz sosy. Ja to w tortyję się zatapiam. Ale tobie też nałożysz? Właśnie tak. Ależ możesz, bardzo proszę. Oczywiście. Fajnie, że tak wspólnie gotowaliśmy. Mam nadzieję, że równie smacznie nam wyszły te dania. A pan lubi meksykańskie jedzenie? Bardzo, bardzo. Tak? Ostre rzeczy lubię, bardzo. W ogóle co to jest? To jest kisiel z owsa, jakby słodki podawać. Czy słone? Nie, on jest taki bardziej wytrawny. Można go podać właśnie z olejem lnianym albo z jakimś tam miodem. Może być podawany w ogóle na Boże Narodzenie jako danie postne takie, więc jest bez, jeżeli jest bez mięsa w ogóle, więc jest taki... Taką ma konsystencję bardziej budyniową. Tak, tak. Co to jest? To jest dareń. Jak? Dareń. To jest fasola? Nadaje się do nalewek, kwaszony. I to krzaczki takie czerwone o takiej wysokości rosną, coś podobne do agrestu. Dobrze. Jest dobre? Bo te krzaczki są kujące bardzo, kują się. Dobre są? Dobre są. Tak? Okej, spróbujemy. Niedługo wypadają Mateusza urodziny, będzie to taka uroczystość rodzinna trochę. A ciekawe, jak ci do u was się gotuje, obchodzi takie święta, urodziny. Moja rodzina jest naprawdę duża, jesteśmy 60 osób. 60 osób w rodzinie jest strasznie dużo. Tak, ale wiesz, każdy piątek mamy małą imprezę w domu u babci. No, ona gotuje. Babcia gotuje wszystko tak, sama? Tak, tak, tak. No i się prosiłem pani apteczkowa, co to
Co to jest dokładnie? To są kotlety rybne z Sugrów. Trzeba oczywiście do tych kotletów dobrą rybę, prawda? I tak. U nas tutaj Mateusz właśnie łowi ryby. Szczupaki, linki. Linki? Sum też może być. Zobaczcie, jak będzie, jak z guacamole. Chyba będzie kotlety? Dobre. Tak. Z guacamole, no. Ciekawe połączenie. Cido, a u was jest chyba taka bardzo popularna ta fiesta, tak? Czym to się różni w ogóle? Fiesta? Chyba siesta. Fiesta? Fiesta? Fiesta. No bo fiesta znaczy impreza. Tak. I co dzień fiesta. Jest impreza. Pájaro, carpintero. No, prawda. I siesta, no to po kolacji, no mam dużo ludzi idzie spać. Drzemka. Drzemka. Prawie, prawie. Drzemka. Drzemka. No naprawdę ta obiad jest super, naprawdę meksykańska, polska jedzenie, no. To inaczej, no naprawdę. Tylko brakuje mariachi i będzie, no. Fiesta. Mariachi? No, mariachi. Pájaro, carpintero. Carpintero. Dzięcio. Jechałaś kiedyś taką furą?